Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dzisiaj będę robić oto taki zestaw z firmy Krasi. Jest to zestaw do robienia takich słodkich naleśników w kształcie zwierzątek. Jest to pierwszy zestaw, który będę robić, nigdy takiego w życiu nie miałam. Bardzo dużo filmów oglądałam u Agnieszki Grzela, która właśnie robi takie zestawy i mam nadzieję, że będę się dobrze bawić oraz Wy również i że zestaw wyjdzie. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i zabieramy się do robienia zestawu. Spójrzcie, jak ten zestaw pięknie wygląda, jest naprawdę przepiękny. Z tyłu znajduje się instrukcja w postaci obrazków. Jest to naprawdę duże ułatwienie dla osób, które nie znają języka japońskiego. A więc teraz przecinamy i zobaczymy, co jest w środku. W środku znajdują się trzy saszetki. Pierwsza jest do polewy czekoladowej, kolejna jest do ciasta czekoladowego i trzecia jest do ciasta waniliowego. Jest to również taka folia, która posłuży nam do dekorowania naszych naleśników. Różowa urocza łyżeczka oraz taka foremka. Mi akurat się trafił wzór z misiem oraz takim pingwinkiem. I jako pierwsze musimy odciąć miarkę i dodajemy do pojemnika z misiem dwie miarki wody. Jedna i druga miarka. Kolejnym krokiem jest wsypanie waniliowej saszetki do misia i wymieszanie go łyżeczką. Więc otwieramy saszetkę. Spójrzcie jeszcze na te urocze obrazki na tych saszetkach, no naprawdę detale są niesamowite. Saszetka pachnie taką sztuczną wanilią, ale dobra, zobaczymy, co będzie dalej, więc wsypujemy. I mieszamy. I kurczę, wspiął mi się proszek do pingwinka, ale dobra, jakoś uratujemy sytuację. Jest tu mało wody, ale dobra. Nie, chociaż w sumie nie ma tak źle. Ważne, żeby wymieszać cały ten proszek. Strasznie długo się to miesza, ale o, dobra. Już coś wychodzi. Jeszcze jest parę grudek, ale już to wymieszam i zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, wydaje mi się, że miś już jest gotowy. Udało mi się wybrać ten proszek z tego pingwina, więc mam nadzieję, że kolejny krok wyjdzie. I robimy to samo co w misiu, czyli dolewamy do pingwinka dwie miarki wody oraz wsypujemy saszetkę, tym razem czekoladową. Ale jeszcze zanim to zrobię, sprawdzę, jak pachnie ten misiu. Pachnie ładnie, ale dalej jest tu sztuczna wanilia. No dobra, zobaczymy, jak czekolada będzie pachnieć. Więc dolewam dwie miarki wody, żeby nie przelać. Ha! O nie, o nie, o nie, lało się trochę do misia, dobra. Może się nic nie zmieni, zobaczymy. Muszę to robić bardziej ostrożnie. O kurczę, ale fail. Dobra. Jezu, ta miarka jest straszna, naprawdę. No dobra, wymieszam tego misia jeszcze. Jejku, to może być za rzadkie ciasto. O kurczę, a nie mam jak tego wybrać. No dobra, może jakoś się uda. Nie wiem, nie wlało się za dużo, ale no. Masakra. I serio, ja się boję, że tu będzie naprawdę za rzadkie teraz czekoladowa. Dobra, może pingwin wyjdzie chociaż. Jezu, idzie mnie w te zestawy, naprawdę. Ale fail. Dobra, ale zobaczymy na końcu. Może akurat. No i tu mamy czekoladową saszetkę. Tak ona wygląda. Pachnie czekoladą, ale chyba waniliami bardziej ładniej pachniała. Nie wiem, to też jest taka sztuczna. No ale dobra. Więc dodajemy saszetkę. I tu też jest dużo proszku, ale dobra, damy radę. Pierwszy zestaw i oczywiście musiałam coś spieprzyć, no ale dobra. Najgorzej, jak jest dużo proszku, a mało wody, bo to się mega źle miesza. Ja naprawdę martwię się tego misia, jak on nie wyjdzie. I tu jest znowu więcej grudek, to przy misiu nie było takich. Nie wiem, ale to wydaje się bardziej takie zbite.
A ten misiek to w ogóle od samego początku, może ja wcześniej dałam za dużo wody, nie wiem. Od samego początku on był taki bardzo rzadki. Czekolada teraz lepiej pachnie, teraz to jest już taka lepsza czekolada. No i kolejnym krokiem jest postukanie tacką, żeby w razie czego jakby były tam jakieś bąbelki, to żeby one popękały. I teraz idę wsadzić to do mikrofalówki i przy 500-watowej wsadzamy na 50 sekund, a przy 600-watowej na minutę. Ja oczywiście nie wiem, jaką mam mikrofalówkę, no gdzieś tam, ale będzie coś koło tego i będę kontrolować, jak to się robi. Już wróciłam i dałam na 50 sekund i się zrobiło i powiem wam, że teraz znacznie lepiej pachnie niż wcześniej i w ogóle nie wiem, czy uda mi się to pokazać, ale patrzcie, jakie to jest piękne, jestem taka dumna z tego. Jak pingwinek tu wyszedł dobrze, tak tutaj trochę nierównomiernie jest tym misiem, ale mam nadzieję, że i tak będzie super wyglądać mimo wszystko. Kolejnym krokiem jest wlanie jednej miarki do tej oto folijki oraz dodanie tego proszku czekoladowego i zrobi się z tego czekoladowa polewa. W ogóle ja bym pierwsze te naleśniki wyjęła, ale według instrukcji pierwsze powinniśmy po prostu zrobić ten sos czekoladowy. Dobra, okej, uznajmy, że tak. Dobra, jakby się teraz delikatnie umotkę, żeby znowu naleśniki nie wylać. Dobra, i wlewamy jedną miarkę. Teraz saszetka. To też są takie piękne obrazki, matko, oni się starają po prostu. Szkoda, że u nas nie ma takich zestawów. Będę bym kupowała, bo fajnie się to robi. Jeszcze powącham, jak to pachnie. Taka sama czekolada jak przy tym pingwinku. Wsypuję. I teraz muszę wymieszać oto tą łyżeczką, ten proszek z wodą. To będzie wielkie utrudnienie, bo tu jest mega dużo proszku. A mało wody. Wyszło coś takiego. Nie wygląda to zbyt ładnie, ale dobra, jakoś teraz musimy tą polewę wcisnąć na sam róg. Tu zawiniemy. Ja na razie nie będę jeszcze tego obcinać, bo chcę wyjąć pierwsze te naleśniki i potem je będziemy dekorować. Przygotowałam sobie talerzyk i teraz wezmę może nóż, bo łyżeczka jest brudna. A nie chcę się jej myć. Teraz spróbujemy delikatnie. Idzie nawet. Już trochę się klei do rogów. Dobra, misiek chyba jest. Dobra, sprzeżyćmy go teraz na talerz. Może jakoś pójdzie? Albo nie. Przykleił się, super. No. Dobra, jakoś spróbuję tu palcem, może będzie lepiej. Czy chyba za dużo wody zrobiło swoje. O nie! Dobra, jakoś to... Nie chcę tylko zniszczyć. Wiecie? Ale coś odchodzi, no. Dajesz misiek. Jest! Dobra. Może mały fail, ale... Dobra, jest misiu. Dekorujemy go i będzie super. Ale jest słodki, jest taki puchaty strasznie. Fajny jest. Dobra, teraz pingwin. Mam wrażenie, że ten pingwin to będzie strzał w dziesiątkę i nie będzie z nim takiego fejlu. Może powinnam dodać po prostu na więcej sekund. Ale nie wiem. Nie wiem, czy by 10 sekund zmieniło różnicę. Czy 10 sekund po prostu zmieniłoby cokolwiek w tym. No ale dobra. Bo wygląda naprawdę fajnie. Podoba mi się to. Teraz pingwin. No kolejny, znowu problem z pingwinem teraz. Ej, bo to się przykleja tam. Co jest grane? To jest przyklejone jakby nie po bokach, tylko tutaj. No ale dobra. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Misiek wyszedł, to też. Bo tu palcem się wspomogę. Jest! O nie! Co się stało? Czemu tu nie ma brwi? Brwi, no nie ma brwi. Czemu tu się dziura zrobiła? O nie! Przydekorujemy czekoladą i będzie ładnie.
Dobra, a więc teraz zajmiemy się czekoladą. Dobra, zaczniemy sobie może od misia. Zrobimy mu teraz uszka. Czyli mam wrażenie, że za mało wody było w tej... w tym woreczku, ale dobra. O, dobra, jest tyle. Drugie ucho. Gdzie ma oczy? Oko jedno. Ja nie umiem te zestawy, naprawdę. I tą czekoladą się strasznie źle operuje. Wiecie co, jak ja chyba się wspomogę tą łyżeczką. No, bo to tak nie wyjdzie. To się w ogóle przepić nie chce, to wygląda masakrycznie. Teraz to jakoś wygładzimy, żeby to ładnie wyglądało. To oko w szczególności, bo ono jest po prostu straszne. Szkoda, że ona nie jest bardziej płynna. Teraz chyba najgorsza rzecz. Bo zostały te usta tego misia. I tego się tak nie da zrobić, wiecie? Albo ja po prostu nie mam takich rzeczy. Popatrzcie, udało się. Jestem dumna, jestem naprawdę dumna. Aż go wam z bliska pokażę. Może nie jest najpiękniejszy, ale jest mój i wyszło w miarę. No dobra, to jest trochę brudne, ale to takie nie do ciągnięcia. Teraz pingwin. Wydaje mi się, że on będzie prostszy, ale zacznę od tych mniejszych elementów. Zacznijmy od oczu. Ma to większe wgłębienie, więc może to jakoś lepiej pójdzie. Teraz pyszczek. Czy dziób. Chyba też łyżeczka pomoże. No, no zagra. Ale ta czekolada w ogóle się kleić nie chce. Dobra, łyżeczka wkracza do akcji, bo ja tak nie dam rady z tym. Wyszło coś takiego. Powiem wam, że lepiej to wygląda w kamerze niż na żywo. Ale jeszcze mu główkę trzeba zrobić i to już pójdzie znacznie łatwiej. Wydaje mi się, że jest ok. Wygląda to w miarę spoko. Jeszcze zbliżenie na pingwinka, jak wygląda z bliska. I zestaw jest już gotowy. No powiem wam, że wygląda to jak wygląda, ale nie wygląda to aż tak źle, jak myślałam. Jedna taka rzecz, że ja powinnam wsadzić ten woreczek tutaj pierwsze i wlać tam wodę i tą saszetkę z polewą. Ale no tak spojrzałam na instrukcję i no, ale jakby to tak nie było jakiś mega ważny element, więc i tak się udało. Teraz nam pozostaje nic innego jak spróbowanie tych naleśników. Jestem ciekawa, jak one smakują. Dobra, a więc tak wyglądają moje naleśniki. Jestem ogromnie ciekawa, jak one smakują. Więc zacznijmy sobie może od misia. Przypominam, że jest to smak waniliowy. Pierwszy spróbuję może jakby samego ciasta. O. Ciasto jest zimne, no ale wiadomo z jakich przyczyn. Ale ogólnie w smaku jest naprawdę dobre. Smakuje mi. Teraz z czekoladą. Jest naprawdę spoko. Jakby za bardzo nie czuję tej czekolady. Bardziej przebija się to ciasto waniliowe, ale mimo wszystko smakuje dobrze. Spróbuję może teraz samej czekolady. Jest dobra, bardziej taka gorzka czekolada. Jednak jest taka mało aromatyczna. Gdzieś tam, jak się wczuje w ten smak, to faktycznie czuć tą czekoladę, ale jak w połączeniu z ciastem, to nie do końca, ona się gdzieś tam gubi. A więc teraz zjemy sobie pingwinka i on będzie czekoladowy. On jest bardziej zbity. I to pewnie dlatego, że tu było mniej wody niż w misiu, bo mi się wlało. Jednak chyba smakuje mi bardziej ten waniliowy, bo jest bardziej taki wyczuwalny. Tutaj jakby się wszystko łączy ze sobą. Jako tak nie czuć smaku czekolady, po prostu zwykłe słodkie ciasto. Jeszcze spróbuję samego ciasta. W ogóle tutaj nie czuć ani grama czekolady. W misiu jak była wyczuwana wanilia, tak tutaj totalnie nic. I misiek jest moim faworytem. Więc taki jest werdykt. Ogólnie zestaw mega fajny. Bardzo mi się podobał. Fajne jest to, że można zrobić go samemu. I naprawdę nie potrzebujemy jakby dużo dodatków do tego spoza zestawu. Ja się przy tym bardzo dobrze bawiłam. Mam nadzieję, że wy też. Jeżeli chcecie więcej takich zestawów w moim wykonaniu,
to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz oraz zostawcie subskrypcję i dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić i być na bieżąco. Dajcie koniecznie znać, które z naleśników Wam się bardziej podobały. Czy jesteście Team Miś, czy Team Pingwinek? Ja osobiście Team Miś, mimo że bardziej wizualnie podobał mi się chyba Pingwinek. To jednak miś smakowo wygrywa. Dzięki, że ze mną byliście. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!